Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, moje wystąpienie będzie dotyczyć polskiego bonu turystycznego. To jest taki program i takie narzędzie, które w kampanii wyborczej pana prezydenta Andrzeja Dudy głośno wybrzmiało. Ten program miał obowiązywać przez 2 lata. Nabory w tym programie mają zakończyć się w 2022 roku w marcu. I proszę zobaczyć, że w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o koronakryzys, koronawirus zaatakował na tyle poważnie, że wyłączone zostały wszelkie jednostki turystyczne, jeżeli chodzi przynajmniej o hotele, które miały dostać te dofinansowania, z których miało skorzystać ponad 6 milionów dzieciaków. Tutaj ten program nie do końca spełni oczekiwania polskich obywateli, bo może obowiązywać jeszcze tylko przez rok. I wystosowałem w tej sprawie interpelację do pana wicepremiera Jarosława Gowina, ponieważ on odpowiada za resort, który mógłby dokonać zmian w tej ustawie. Natomiast wystosowałem też prośbę o wsparcie do pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo wiem, że to był bardzo ważny programowo punkt w jego kampanii wyborczej. I myślę, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o przedłużenie obowiązywania tego bonu przynajmniej do 2023 roku do marca, może spowodować, że rozłożymy możliwość skorzystania z tego świadczenia, że teraz obywatele, którzy przychodzą do biur poselskich i pytają, czy jesteśmy w stanie skorzystać z tego bonu tylko w te wakacje i w ferie zimowe, czy jest możliwość przedłużenia, abyśmy mogli skorzystać wszyscy, tak jak zapowiadał rząd, tak jak zapowiadał pan prezydent, że 6 milionów dzieciaków skorzysta z tego bonu w wysokości 500 zł. Także proszę podczas tego wystąpienia pana wicepremiera Gowina, aby pochylił się nad tym programem, nad rozszerzeniem tego programu. Proszę również pana prezydenta Andrzeja Dudę, aby przychylił się do pozytywnej rekomendacji, aby ten projekt mógł zafunkcjonować rok dłużej, aby wydłużyć obowiązywanie tego projektu. Również proszę o wsparcie tutaj pana Łukasza Rzepeckiego, który jest doradcą pana prezydenta do spraw młodzieży, posłem 8. kadencji Sejmu. Mam nadzieję, że podczas tego roku uda się znowelizować ustawę, uda się znowelizować program, abyśmy mogli wydłużyć ten bon turystyczny dla dzieciaków do 2023 roku. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi.